skutek promocji przez celebrytki wśród pacjentek zapanowała moda na tak zwane lisie oko, czyli zabieg Foxy Eyes. Na czym polega ten zabieg? Mamy Foxy Eyes i mamy Cat's Eye. Już mamy, tak. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, jak to oko ma wyglądać, to dla mnie i w jaki sposób ma być zrobione, dla mnie wygląda to dokładnie, jest dokładnie tym samym. Podstawowa sprawa jest taka. Foxy Eye, który wykreowała Gigi Hadid, to jest taki kształt oka, który uzyskujemy tylko i wyłącznie przez zastosowanie bardzo zaawansowanej chirurgii plastycznej. No właśnie, bo bardzo często panie, które mówią, że przeszły ten zabieg, to wystarczy króciutka, szybka procedura medycyny estetycznej i jest ten efekt. Ale no nie do końca to jest to, co prezentuje dana celebrytka. Tak. Żeby uzyskać taki efekt, przede wszystkim trzeba mieć wykonany zabieg, który się nazywa liftingiem skroniowym. Jest to bardzo duży zabieg w obrębie górnej i środkowej części twarzy. Robi się go pod narkozą, czyli w znieczuleniu ogólnym. I ten zabieg mogą przeprowadzać tylko i wyłącznie chirurdzy plastycy, którzy mają duże doświadczenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Tak zwane foxy eye, bądź kocie oko, bądź lisie oko, możemy też uzyskać poprzez wykonanie odpowiedniego makijażu. Jest mnóstwo tutoriali na ten temat, gdzie osoby, które zajmują się make-upem i makijażem, pokazują dokładnie w jaki sposób i jakich preparatów i jakich produktów użyć, po to, żeby to oko wyglądało rzeczywiście tak jakby Foxy Eye. Dodatkowo jeszcze, stricte w medycynie estetycznej, możemy spróbować uzyskać lekki efekt uniesienia kącików bocznych oka, jak również wyciągnięcia i wysmuklenia skroniowej części łuków brwiowych poprzez zastosowanie różnych preparatów i wykonanie to różnymi technikami. Można to robić poprzez zastosowanie nici z haczykami, czyli albo kogów, albo nici typu Anchor. Natomiast są to zabiegi, które dają krótkotrwałe efekty. A czy to są zabiegi bezpieczne? Czy one w jakiś sposób zmieniają widzenie? One są związane z całkiem sporym ryzykiem, dlatego że po to, żeby uzyskać efekt, który będzie przez przynajmniej kilka tygodni, to rzeczywiście trzeba bardzo mocno ponaciągać tkanki. Nigdy do końca nie wiemy, co tam się dzieje, bo idziemy na ślepo pod skórę. Ważne jest, żebyśmy rzeczywiście byli pod skórą. Natomiast jeżeli zahaczymy o jakiekolwiek włókna mięśnia okrężnego oka albo pójdziemy głębiej i zahaczymy o mięsień czołowy, poranimy ten mięsień czołowy, albo nie daj Boże, jeżeli dodatkowo zahaczymy o okostną, to będzie to dawać bardzo duże dolegliwości bólowe przez bardzo długi czas. Może doprowadzić do włóknienia, co może dawać nieprawidłowe bliznowacenie i nieprawidłowe ułożenie tkanek. Dodatkowo, jeżeli uszkodzimy jakiekolwiek naczynie większe na tym obszarze, to możemy mieć ogromnego krwiaka, który będzie się nam wchłaniał bardzo długo, może dawać odczyn zapalny, albo będziemy mieć zaburzenia w odpływie chłonki, które będą dawały przetrwałe duże obrzęki. Trzeba bardzo z tym uważać. Dodatkową rzecz, którą można zrobić, która nam troszeczkę wymodeluje tą okolicę, to jest zastosowanie na przykład neuromodulatora, czyli toksyny botulinowej. To właśnie, ale pacjentki się boją, bo neuromodulator, toksyna botulinowa, wstrzyknięta w okolicy oczu, może spowodować ptozę, czyli opadnięcie powiek, więc pacjentki się troszeczkę tego boją. Jeżeli lekarz jest doświadczony i jeżeli wie dokładnie, co ma zrobić i robi to naprawdę precyzyjnie z zastosowaniem prawidłowej toksyny przebadanej, która jest, jak wiadomo, lekiem w określonym stężeniu, taka rzecz nie powinna mieć miejsca. Można naprawdę całkiem łatwo unieść skroniową część łuku brwiowego, unieść i wyciągnąć kąt boczny oka przy zastosowaniu toksyny. To oczywiście nie będzie efekt taki, jaki uzyskamy przy chirurgii plastycznej, to jest jasne i oczywiste, ale trochę nam się zmieni układ całej tej okolicy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co jeszcze można zrobić? Można unieść kąciki boczne oka poprzez zastosowanie też kwasu hialuronowego, na przykład poprzez podanie pod więzadło powiekowe boczne. To się podaje w małym bolusie, bardzo niewielką ilość w obrębie oczodołu, ale
musi to być wykonane prawidłowym preparatem, który po pierwsze nie jest miękki i się nie rozleje, tylko zostanie w miejscu podania, jak również musi to robić rzeczywiście osoba bardzo doświadczona, która zna tą okolicę i potrafi się w tej okolicy poruszać z igłą i z preparatami typu wypełniacz na bazie kwasu hialuronowego. Co jeszcze można zrobić? Są oczywiście zabiegi z zakresów okuloplastyki, tak zwana kantopeksja i kantoplastyka, czyli zabiegi, które mają za zadanie poprzez rzeczywiście wykonanie niewielkiego cięcia, skrócenie więzadła powiekowego bocznego i podciągnięcie go wyżej w inne miejsce po to, żeby rzeczywiście ten kształt oka zmienić na przykład z bardziej okrągłego na bardziej migdałowy bądź skośny. I to też można przeprowadzić. Najważniejsze... Czyli jak dobrze rozumiem, to te połączenie trzech chirurgicznych zabiegów, głębokiej chirurgii, dopiero da mi efekt pełnego lisiego oka? Czyli tak. Lift skroniowy, kantoplastyka? Tak. Lifting, tak, podstawowa sprawa to jest lifting skroniowy, kantopeksja i kantoplastyka kąta bocznego. Dodatkowo jeszcze ewentualnie dołożenie wypełniacza, czasami nawet podanie wypełniacza z kwasem hialuronowym w obrębie skroni. I to nie musi być podanie głębokie, tylko to może być podanie kaniulą podskórnie, tylko preparat musi mieć duże właściwości unoszenia i on nam po prostu wyciągnie tą okolicę. Natomiast należy pamiętać o tym, że to są takie zabiegi i takie okolice, które są za okolicami niebezpiecznymi. I żeby nie zrobić sobie krzywdy, to należy to do tego podejść naprawdę bardzo spokojnie, z dużą rozwagą i na pewno wybrać lekarza i miejsce, który jest doświadczony z tego typu zabiegami, żeby to się skończyło dobrze i żeby efekt był zarówno zadowalający dla lekarza, jak i dla pacjenta. A który z tych zabiegów i medycyny estetycznej, i chirurgii rekomendowałaby Pani doktor jako z jednej strony najbardziej efektowny dla pacjenta, ale z drugiej strony też i najbezpieczniejszy? Najbezpieczniejszy i najbardziej efektowny to jest połączenie kantopeksji i kantoplastyki, który nie jest dużym zabiegiem operacyjnym, dodatkowo z zastosowaniem wypełniacza z kwasem hialuronowym i toksynem. Bo czego ja się obawiam? Gdybym zdecydowała się wyłącznie na unoszenie kącików, tak to nazwijmy, unoszenie kącików oczu za pomocą kwasu hialuronowego, to duży skrót myślowy oczywiście w tym momencie, jeżeli ten kwas hialuronowy, który naturalnie wchłania się po jakimś czasie, wchłonie mi się nierówno, z jednej strony trochę bardziej, z drugiej trochę mniej, uzyskam asymetrię, prawda? To nie będzie aż tak widoczne, ponieważ to są bardzo małe ilości kwasu, które się podaje, bo z reguły to jest 0,1, maksymalnie 0,2 ml. W związku z tym to nie będzie aż tak widoczne. Nie powinno być dużej asymetrii. Czy w razie czego jest to efekt odwracalny? Tak, oczywiście, bo możemy podać hialuronidazę. Jedyną hialuronidazę, która jest zarejestrowana w tym kraju do podania w obrębie oka i w obrębie oczodołu, czyli chylaza. I to jest akurat preparat, który możemy podać w okolicy oka. Ma do tego rejestrację. Też warto było powiedzieć, że nie każdy pacjent uzyska taki efekt. Tak, na pewno tak. To musi być prawidłowa kwalifikacja pacjenta. Pacjenci, którzy mają bardzo dużą tendencję do opadania środkowej części twarzy, do wiotkości skóry, tego się nie da uzyskać. Ale też określony kształt oka, prawda? I jeżeli to są oczy, które są oczami, które mają... są mocno okrągłe, a nie mają tendencji do tego, żeby chociaż w jakimś stopniu przypominać kształt migdała, to nie będzie efektu. To będą wydane pieniądze i dobrze by było, żeby to były tylko wydane pieniądze, a nie dodatkowo problemy z dużymi powikłaniami, z którymi ciężko sobie później poradzić. Pani doktor, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.